będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Sergiej Kołotiuk po wygranej błyskawicznej walce na Army Fight Night 12. Czy taki był plan na tą walkę, aby poddać przeciwnika już w pierwszej rundzie? Plan był taki, a plan był jeszcze szybciej, żeby to zrobić jeszcze szybciej, ale nie zawsze wszystko wychodzi tak jak chcemy, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony. Był to mój debiut zawodowy, wygrany w pierwszej rundzie, więc nie mam nic sobie do zarzucenia. Jest to moja druga walka w Army Fight Night, gala po gali. W pierwszej walce również ugrałem w pierwszej rundzie tą samą techniką. Dzisiaj mam debiut zawodowy, wygrywam tak samo. Cieszę się ogromnie. Czyli możemy powiedzieć, że to jest twoja koronna technika? No nie powiedziałbym, że to jest moja koronna technika, ale jakoś tak pięknie wchodzi jak na razie na tej armii. Po raz drugi, po raz drugi. Nawiązując jeszcze do przebiegu samej walki, na samym początku, tuż po gongu, był z twojej strony faul. Czy był to niezamierzony oczywiście faul? Nie, no oczywiście niezamierzony. Specjalnie bym nie kopnął przeciwnika w jajko. Odruchowo był, z tego co pamiętam, lewy, prawy, noga po prostu miała iść w udo, a poszła w środek. Strasznie zezłościłeś tym swojego rywala i później poszliście się na bardzo mocne wymiany. Czy któryś z tych czasów weszło? Odczułeś mocniej te jego szarże? Wiem, że mój przeciwnik wywodzi się z klubu taekwondo. Miał mocne kopnięcia, jedno kopnięcie poczułem bardzo. Gdzieś tutaj w żebro, nawet muszę sprawdzić, czy wszystko jest ok, bo gdzieś tutaj odczuwam jakiś ból, ale jest dobrze. Ostatni raz widzieliśmy cię w poprzedniej walce 5 listopada na Army Fight Night 11 w Łodzi. Teraz jest Armia Fight Night 12. Jaki jest plan na ten rok, twój plan na ten rok? Czy masz podpisany kontrakt na dłużej z Armią, czy chciałbyś tutaj zostać? Tak, udało mi się podpisać kontrakt. Nie wiem, czy w ogóle mogę mówić, ale jak już zacząłem, to podpisałem kontrakt z Armią na 4 zawodowe walki. To była właśnie moja pierwsza walka. Mój plan, nie zatrzymywać się. I widzimy się prawdopodobnie już na następnej gali. Mam taką przynajmniej nadzieję, że organizatorzy mi na to zezwolą. Nie chcę zwalniać tempa, chcę iść do przodu i dostawać nowe wyzwania. A jeszcze wracając do twojego catchweightu, bo nie wszyscy wiedzą, z czyjej strony wynikał ten catchweight? No, można powiedzieć, że z mojej, ale ja tą walkę dostałem tydzień przed galą, także to chyba było oczywiste, że nie zrobię nie wiadomo ile kilogramów w ciągu tygodnia. Myślę, że to i tak było dobre zachowanie z mojej strony. 2 kilo to były tylko różnice. Zgodził się przeciwnik na 68 kilo. Wskoczyłem w zastępstwo, dałem dobrą walkę, mam nadzieję, że się podobało. Czy jednak bardziej preferujesz to, żeby mieć jednak mimo wszystko cały obóz przygotowawczy do przeciwnika, czy takie spontaniczne wejście też mają swoje plusy? Na pewno mają, a po drugie to jest moje drugie spontaniczne wejście w Army Fight Night, bo na tamtej armii również dostałem walkę tydzień czy półtora przed, ale mam nadzieję, że teraz jak już mam podpisany kontrakt, będę to wiedział z wyprzedzeniem czasowym, będę mógł się przygotować o wiele lepiej, mocniej i pokazać się z jeszcze lepszej strony. Czy masz już kogoś na celowniku na następną walkę? Czy jest ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć w armii? Na dzień dzisiejszy nie widzę takiego nazwiska, z tego może względu, że nigdy sobie nie wybieram przeciwników. To co dostaję, to biorę. Mogę iść według drabinki, mogę iść poza drabinką. Co dostanę, to biorę. Ty, bukmacherzy typowali jednak bardziej zwycięstwo twojego przeciwnika. Na ciebie był dużo większy kurs. Czy zdjęło to jakąś może presję z ciebie? Walczyło ci się lepiej? To znaczy bukmacherzy... Czy z pozycji underdoga walczyło ci się lepiej? Ale z tego co wiem, to bukmacherzy stawiali jednak na mnie. 2-10 był kurs na ciebie. A twojego przeciwnika był niższy, no? No to chyba, że kurs się zmienił, bo ja te kursy oglądałem chwilę po wrzuceniu mnie do karty walki. Tam byłem faworytem, co byłem właśnie zdziwiony. A teraz jestem zdziwiony, że informacja jest to z dzisiaj, informacja z dzisiaj. Właśnie sobie sprawdzałem przed galą i był na pewno niższy na twojego przeciwnika. I tam też możemy zobaczyć, jak gracze typują i też typowali bardziej na twojego przeciwnika. No to musieli się niestety zawieść. Przepraszam, że nie wpadły wam kupony. Najważniejsze, że mi wpadł. I oczywiście mojemu wspólnikowi, mojemu menadżerowi, także to jest najważniejsze. Poprzednie starcie było w gali studyjnej, teraz jest gala Mała Arena w Gliwicach, byli kibice. Lepiej ci się walczy przy właśnie dopingu kibiców, czy nie? Tak, jest to super otoczka, czuję się tak, można powiedzieć, małą gwiazdą.
patrząc na to całe wydarzenie. Motywuje mnie to, ale oczywiście myślę, że każdy zawodnik ma jakimś tam kawałek tego stresu, tego wyjścia, ale po pierwszym gongu to mija i robimy swoją robotę, do której tutaj przyszliśmy. Czy któraś z walk może jeszcze tutaj dzisiaj szczególnie na karcie interesuje, na przykład walka wieczoru? Walka wieczoru mnie interesuje, interesuje mnie walka Łebkowskiego z Kępą, interesuje mnie walka Jasia. Jest fajna karta dzisiaj, naprawdę jest co obejrzeć. Okej, chciałem jeszcze o coś zapytać. Aha, widziałem właśnie tutaj rozweselony twój narożnik. Jakie są plany dzisiaj na wieczór, żeby się imprezować, czy ty na spokojnie uciekasz do pokoju hotelowego? Nie no, jakiś lekki afterparty musi być, trzeba uczcić zwycięską walkę. A rano jedziemy do domu, mamy kawał drogi, jesteśmy z nadmorza, także dzisiaj lekka impreza i rano lecimy. To dziękujemy ci. Dziękujemy, to wszystko z naszej strony. Tak. Jeszcze bym chciał, jeszcze 3 sekundy tylko, chciałbym pozdrowić oczywiście cały swój region, Koszalin, Białogard, najbardziej Tychowo, bo stamtąd pochodzę. Podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, którzy dołożyli cegiełkę do tego wszystkiego, moim sponsorom, których tutaj widać z przodu i z tyłu, mojemu menedżerowi, mojemu narożnikowi, moim trenerom. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, na moich social mediach można ich znaleźć, zobaczyć. Pozdrawiam Bad Boysów, którzy też trzymają kciuki w Hiszpanii przed telewizorem. Pozdrawiam wszystkich, rodzinę, moją żonę, mojego synka. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękujemy bardzo.